rozmowa z nią, stwierdzam, była chyba najpiękniejszym momentem dzisiejszego show. Tak. Czy pierwsze kłótnie już były? Czy jakieś zgrzyty między wami, między tobą a Marcinem? Nie, tylko raz mu powiedziałam, nie wykańcza mnie czaczą. To już załapał, że koniec. Niskie noty, faktycznie okrzan od pani Iwony Pawłowicz. Co ty na to? Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz, jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a ze mną Dagmara Kazimierska. Pierwszy odcinek Tańca z Gwiazdami. Gratulacje, przepięknie, największe okrzyki, słyszałaś? Słyszałam i to mnie podbudowało, pomimo niskich not, to mnie podbudowało. Proste pytanie, jak ty się czujesz? Kochana, tak jak widzisz, ja nigdy głośno nie narzekam, drodzy państwo. Ale bolało cokolwiek, nóżkę? Cały czas boli. Boli. Ledwo totalnie nie widzę. No ale trzeba wystać swoje. Przed chwilą byłam świadkiem twojej rozmowy z panią Ninią Terentiew. Zastanawiam się, o czym tak długo rozmawiałyście. A, to ja nie mogę powiedzieć, o czym ja rozmawiałam z cesarzową naszą. Ale to chyba rozmowa z nią, stwierdzam, była chyba najpiękniejszym momentem dzisiejszego show. Tak. Wzbudziłyście ogrom. Ją poznać. Bardzo. To było wasze pierwsze spotkanie, tak? Myśmy się styknęły, ale ja chciałam dotknąć ją. No i tak, dzisiaj ją poznałam. Kolejne moje marzenie jakby się spełniło. To, co mi powiedziała, też fajne, ale nie mogę powiedzieć co. Ja mam dzisiaj udany wieczór, drodzy państwo. Wzbudziłyście naprawdę ogromne zainteresowanie. Natomiast pytanie, bo nie widzę tutaj Konana. No oni tam są właśnie. Ja cały czas szukałam Konan. Jest Konanek, jest moja Suzy, przyjaciółka najlepsza, jest Paweł, Marian, Alek, moje Wunia, Konana dziewczyna. My, dzisiaj cała rodzina w komplecie. Konan to chyba przyjechał już w środę, jest żeby mój Marian. To prawda. Konanek był już od kilku dni tu ze mną. A gdzie jest Marcin Hakiel? Brakuje go tutaj na tym parkiecie. O Jezus, on ma rodzinę, on jest też rozchwytywany, to tak nie ma, no. Ostatnio rozmawiałyśmy o nim, ale chciałam dowiedzieć się, czy pierwsze kłótnie już były, czy jakieś zgrzyty między wami, między tobą nie, a Marcinem? Nie, tylko raz mu powiedziałam, nie wykańcza mnie czaczą. To już załapał, że koniec. Okej. Wiem, że ty tańczysz dzisiaj w specjalnych butach. Czy możemy je zobaczyć, jak one wyglądają? Nie, nie możemy. To są okropne buty, trumienki. Naprawdę? Przyczepne, ale ja w innych nie dam rady. Ale w czaczy to chyba będzie trzeba już pokazać. Nie, nie ma w czaczy. Ćwiczę cały czas, tańczę cały czas w trumienkach. I co, w czaczy też będzie długa sukienka? Będą trumienki i będą spodnie. Nie można pokazywać opuchniętych nóg. To, na co jeszcze zwróciłam uwagę, tanecznym krokiem z parkietu schodziłaś z Maciejem Musiałem. Niezły duet. O, ja go uwielbiam. To jest takie serduszko. Jak to się stało? Wy się znaliście wcześniej, czy tutaj w programie mieliście swoje pierwsze raz? My się poznaliśmy i od razu kliknęło. Tak, tak. To taki synciu mój. Synciu. Tak. Ale fajnie, że się tak dogadujecie. No i ostatni temat. Jest Marcin nasz. Ostatni też rozmawiałeś z dziennikarzami. Niskie noty, faktycznie okrzan od pani Iwony Pawłowicz. Co ty na to? No, krytyka jest budująca. No. Pani Iwonka dała mi chyba dwójkę czy trójkę. Ja dla siebie daję cały czas dychę. Każdy zadowolony. Ale myślisz, że za tydzień będzie lepiej? Nie wiem, jak będzie. Kolejny taniec przyniesie mi o wiele więcej kłopotów. Będzie chyba tak. Gorzej. Będzie, mam nadzieję, ale dobrze. Ale za to pani Iwonka powiedziała, że ładnie wyglądam, więc to też jest dobre. Jak panna młoda, powiem ci trochę. Ja zwróciłam od razu uwagę na tą białą... No bo ja cały czas szukam męża, drodzy państwo. Może w końcu się znajdzie. Jak się nie znajdzie, to też płakać nie będę. Dziękuję, Dagmaro, trzymam kciuki, bo tu kolejka do ciebie stoi. Dziękuję. Powodzenia i widzimy się za tydzień. Tak, misiu. Buziaki, drodzy państwo.